Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wykonać pit tuning Hotendu, kiedy się to robi i powiem Wam także po co się to robi. Zaczniemy sobie dokładnie tak samo jak w przypadku filmu o kalibracji ekstrudera, czyli podłączymy się drukarką do komputera i połączymy się programem Repeater Host. Skąd wziąć ten program i jak się połączyć, o tym mówiłem właśnie w filmie o kalibracji ekstrudera, do którego link macie w opisie oraz w rogu ekranu. Jeżeli jesteśmy już połączeni, no to tak samo jak mówiłem wam ostatnim razem, możemy sobie przejść do wykresy temperatur, taka zakładka tutaj, i włączyć grzanie ekstrudera klikając tutaj. W tym momencie nasz ekstruder zacznie się nagrzewać. Teraz poczekamy sobie chwilę, aż ten ekstruder osiągnie temperaturę taką, jaką osiągnąć powinien, czyli ta cienka czarna kreska wyżej oznacza. Temperaturę do której chcemy, aby ten hotend się nagrzał. W tym przypadku mamy 200 stopni, więc ta kreska poszła do 200 stopni. Ta czerwona kreska, która jak widzicie idzie do góry, oznacza aktualną temperaturę hotendu. No i jak widzicie w moim przypadku ta temperatura doszła do 200 stopni, ale ta temperatura nie jest stabilna, ponieważ ona oscyluje w oku tych 200 stopni, z tego co widzę plus minus jakieś 3 stopnie, nawet 4 to jest stanowczo za dużo. I jeżeli. Zrobiliście to, co wam powiedziałem i wasz wykres również faluje, tak jak tutaj. No to będziecie musieli wykonać PID-tuning. Pit tuning pozwoli nam dobrać wartości dla regulatora PID, którego zadaniem jest utrzymanie właśnie stałej temperatury, np. hotendu czy stołu. Jeżeli używacie regulacji PID również dla stołu, które to pozwolą utrzymać mu tą temperaturę stabilnie, tak żeby ona się nie wahała plus 3, minus 3 stopnie, tylko żeby to właśnie było 200 stopni, nie mniej, nie więcej. Oczywiście ta temperatura często się może trochę wahać i z tego co mi się wydaje dopuszczalne jest tak plus minus pół stopnia, ale to i tak jest już sporo. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o regulatorach PID, jak to działa, ponieważ to nie jest tylko w drukarkach, to jest również w dronach, używane i w wielu innych dziedzinach przemysłu, no to link zostawiam w opisie, tam możecie sobie o tym poczytać. Szczerze mówiąc we wszystkich chińskich drukarkach, które testowałem nie było potrzeby wykonywania pit-tuningu. Mimo tego, jeżeli zrobiliście taki test i wasza temperatura się waha więcej niż te plus minus pół stopnia, no to dobrze będzie, jeżeli ten pit tuning wykonacie. W jakich jeszcze innych przypadkach na 100% będziecie musieli wykonać pit tuning? Jeżeli wymienicie sobie hotend, jeżeli wymienicie sam heat block na inny, jeżeli założycie mocniejszą albo słabszą grzałkę, jeżeli podbijecie napięcie zasilacza, przez co będzie wyższy prąd płynął przez tą waszą grzałkę, a co za tym idzie, ona będzie się szybciej nagrzewać. Również będziecie musieli wykonać pit tuning na 100% w tych wszystkich przypadkach, które wam podałem. Te wszystkie rzeczy ingerują w ten układ regulacji temperatury, ponieważ inaczej ta temperatura będzie się schodziła po innym hit po innym radiatorze, więc inne te wartości PID będą potrzebne do utrzymania stałej temperatury. Dobranie tego jest bardzo proste i zaraz wam to pokażę. Jak już sobie sprawdziliśmy, że ta nasza temperatura faluje albo coś zmieniliśmy i wiemy, że musimy wykonać pit tuning, no to dobrze by było, żebyśmy poczekali aż to wszystko ostygnie i zaczęli to od temperatury pokojowej. Jeżeli już nas ten hotend osiągnie temperaturę, no powiedzmy prawie pokojową, no to tutaj w tej zakładce kontrola ręczna w G-code wklejamy sobie komendę, którą macie oczywiście w opisie. I tak, jest to komenda M303. Ona uruchomi nam automatyczną kalibrację, ale ma kilka parametrów. Pierwszy parametr to parametr E. Jeżeli mamy drukarkę z jednym hotendem, z jedną głowicą, no to tutaj będzie E0 i nic nie kombinujemy. Jeżeli jednak mamy drukarkę z dwoma hotendami, z dwoma głowicami, no to jeden z nich będzie miał wartość E0, a drugi na przykład E1 i każdy z nich trzeba skalibrować osobno, ponieważ mogą się jakoś różnić budową. Jeżeli ktoś chciałby skalibrować to ustawienie dla stołu, bo również można, z tym, że nie wszystkie drukarki wykorzystują od początku regulację PID dla stołu, więc o tym w tym przypadku nie będę za dużo mówił. W każdym razie zasada robienia tego jest dokładnie ta sama. Z tym, że jeżeli chcecie właśnie skalibrować się dla stołu, to piszecie E-1. My będziemy w tym przypadku kalibrować hotend, więc pisujemy E0. Kolejny parametr to jest parametr S. Przy S podajemy temperaturę, dla której będzie dokonywana kalibracja, to znaczy hotend zostanie rozgrzany właśnie do tej temperatury. W tym przypadku mamy S200, czyli do 200 stopni, i dla tej temperatury będą dobierane ustawienia regulatora. Z tego co zauważyłem, nawet po jednej kalibracji, np. dla 200 stopni, ta temperatura będzie również stabilna dla 250, ale może właśnie nie aż tak stabilna jak dla tej, dla której to skalibrowaliśmy. Dlatego Sugerowałbym ustawić tutaj temperaturę, przy której drukujecie najczęściej. Na przykład ja drukuję najczęściej przy 200 stopniach, dlatego ustawię teraz tutaj S200 i zrobimy to dla 200 stopni. Ostatni parametr to parametr C. Oznacza on ilość cykli, które zostanie przeprowadzonych, żeby dobrać te parametry. Teoretycznie, im więcej tych cykli, tym dokładniej te parametry zostaną dobrane, ale szczerze mówiąc, spróbowałem nawet 15-20 tych cykli i to. Nie daje jakby lepszego rezultatu. Zostawiam 8 tak jak jest w dokumentacji i to działa. Także teraz, jak mamy już to ustawione, klikamy wyśli. W tym momencie, zobaczcie, pokazało się tutaj PID AutoTune Start. No i właśnie możemy zaobserwować na wykresie, że tutaj temperatura głowicy rośnie. Czyli coś tam się dzieje. Co będzie się teraz działo? Derukarcha będzie rozgrzewała nasz hotend. Do tej temperatury 200 stopni kilkukrotnie, zbierała dane i na tej podstawie dobierze wartości dla regulatora. No dobrze, także niech to się robi, a ja wracam do Was za chwilę. Jak widzicie, już kilka cykli zostało zakończonych. Tutaj pokazują się parametry, które zostały ustalone po pierwszym cyklu, tutaj po drugim. No i tych cykli będzie jeszcze 6, i w tym momencie, na koniec, program wypluje nam takie ostateczne wartości. OK, zobaczcie, wyskoczył nam komunikat. Pit auto finished, put the last KPI i tak bla, bla, bla w pliku konfiguracyjnym. No i zobaczcie, mamy tutaj trzy wartości, które on nam poleca zapisać w pliku konfiguracyjnym.h, czyli dokładnie tak samo jak w przypadku kroków ekstrudera, Te wartości powinniśmy sobie zapisać w naszym pliku konfiguracyjnym, jeżeli mamy, jeżeli mamy Madlina na przykład. Ale o, to za chwilę. Jak już nam się to zrobiło, to najlepiej sobie to gdzieś skopiować. A ja tu klikam Ctrl C odpalę notatnik. I zobaczcie, to się skopiowało ładnie. Bo może być tak, że po prostu te wartości nam uciekną gdzieś w tym logu, jeżeli włączymy to okienko z Epprom. Także teraz mamy to tutaj. I kliknę sobie konfiguracja konfiguruj Epprom. No i widzicie, wyskoczyły nam te tutaj rzeczy, ale na szczęście to się nie przewinęło. No dobrze. I teraz tak, przechodzimy sobie niżej i mamy PID, I, ID i tutaj hit P, I, D. Jeżeli ko ustawialiśmy to dla stołu, no to wpisujemy je tutaj. I jeżeli tego okienka tutaj nie macie, w sensie tych trzech wartości z Bed, to najprawdopodobniej wasza drukarka nie wykorzystuje w tym momencie regulatora PID do regulowania temperatury stołu. Także nie martwię się tym, nie ma w tym nic dziwnego. No i teraz tak, te wartości, które tutaj wpisywaliśmy, czyli w sumie nie musimy ich kopiować, nie uciekło nam to nigdzie, Wpisujemy tutaj, czyli PIDP, czyli default KP, ta pierwsza wartość wchodzi tutaj, czyli jest 20,58. KI, czyli wartość K dla I, jest 1,42 oraz KD, czyli dla tej części ostatniej, 74,62. OK, ustawienia zostały zapisane w ePromie i wszystko jest tak, jak być powinno. Jeżeli jednak używacie Madlina, to tak jak mówiłem, warto również te ustawienia od razu zapisać sobie w konfiguracji naszego systemu. U mnie to jest linijka 375, oczywiście to się może trochę różnić w zależności od pliku konfiguracyjnego, ale jest tutaj sekcja PID Settings i mamy default KP, default KI i default KD. I to jest dokładnie to, co nam tutaj wyskoczyło. Kopiujemy to, wklejamy zamiast tego, możemy zapisać, wgrać do drukarki system i nawet jeżeli nam się EPROM skasuje, to te ustawienia nam nie przepadną. Po tych ustawieniach nasza temperatura powinna być już stabilna. Ja tutaj włączę grzanie, no i zobaczymy, czy ta temperatura faktycznie stabilna jest. Stabilna temperatura jest bardzo ważna, żeby uzyskać dobre jakościowo wydruki. Jeżeli ta temperatura wahałaby się plus, minus 5 stopni, no to moglibyście z tego powodu zobaczyć różne zmiany na powierzchni waszych wydruków. Na przykład filamenty z tym dodatkiem drewna, które udają drewno, one mogą wychodzić ciemniejsze w wyższej temperaturze. Czyli ten kolor tego materiału mógłby nie być jednostajny. Jak wiecie, od temperatury dobrze dobranej zależy też trochę jak działa retrakcja, to znaczy czy materiał się ciągnie czy nie. Im jest cieplejszy, tym często się bardziej ciągnie. Także z niestabilną temperaturą ustawiania retrakcji jest bez sensu, ponieważ możecie ją ustawiać, a temperatura to się waha, wy tam zmieniacie ustawienia, a to nie w tym problem jest, może po prostu się wahać ta temperatura i przez to coś może być źle. No i widzicie, jakoś dziwnie, ale ta temperatura powoli się tutaj stabilizuje. Dziwnie, ponieważ ona powinna już tutaj od razu się ustabilizować, ale myślę, że i tak za chwilę osiągnie tą stałą wartość. I będzie dobrze. To znaczy, te oscylacje nie będą jakieś bardzo duże, o czym za chwilę się przekonamy. Jak wiecie, mam nadzieję, a jak nie wiecie, no to dowiecie się wkrótce, do danego materiału dobiera się temperaturę. On różnie się zachowuje przy różnych temperaturach, dlatego często drukuje się coś takiego jak wieża temperatur, żeby sprawdzić, dla jakiej temperatury, jak ten materiał się zachowuje. Przy wyższych temperaturach może mieć trochę inną powierzchnię, inne wykończenie ten wydruk. Może też inaczej się ciągnąć, inaczej może działać retrakcja. Także ważne jest, żeby ta temperatura była stabilna. Jak widzicie na wykresie, ta temperatura się już ustabilizowała. Na wykresie nie widać, żeby ona się jakoś wahała. A dokładnie możemy zobaczyć to tutaj. Tutaj jest dokładnie podana temperatura liczbą. I widzicie, w tej chwili mamy 200 stopni. I praktycznie tam temperatura wcale nie drga. Maksymalnie tutaj 400 stopnia tutaj wskakuje, to jest żaden problem, bo stale jest tutaj 200 stopni. I o to nam właśnie chodziło, mamy stabilną temperaturę, i teraz możemy iść dalej, możemy kalibrować retrakcje, inne temperatury i różne inne rzeczy, które wam niedługo będę w filmach pokazywał. Także to jest koniec. Zostawcie lajka, jeżeli ten poradnik w jakiś sposób Wam pomógł. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych poradników na temat druku 3D. Zapraszam was również do grupy na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie pytania odnośnie druku 3D, elektroniki czy czegokolwiek innego, co poruszałem na tym kanale. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.